Jeżeli chodzi o warsztaty, uważam, że są bardzo głębokie. Zmiany, jakie zaszły na warsztatach, ciężko mi jest opisać, ale czuję się, jakbym była całkowicie nową osobą. Więc na chwilę obecną jeszcze jestem w kursie rocznym. Ten kurs roczny bardzo dużo mi uświadomił, jakie traumy mam z dzieciństwa, że można je przepracować, można je uleczyć, można znowu zacząć żyć w pokoju, miłości, w takim zrozumieniu, że można ludzi na nowo pokochać, mieć do nich zaufanie, żyć w szczerości, w takiej błogości i lekkości. Moja historia zaczęła się jakieś 2 lata temu, kiedy szukałam rozwiązania i informacji, co się głębiej kryje, dlaczego jesteśmy na tym świecie i po co przyszliśmy. I przez przypadek właśnie trafiłam na Asi kurs. Gdzie ty żyjesz? Większość swojego dnia. W umyśle, nie? W większości. Czym jest ten umysł? Umysł jest w tym przypadku pudełkiem. Fajnie, jak już mamy jedno. Na początku procesu tak nie było. Na początku procesu miałeś 1000 pudełek. Uleczenia ciała nie miałam, ale uleczenia mojego ducha wewnętrznego bardzo, ponieważ bardzo byłam zagłębiona w pracę. Uciekałam bardzo w pracę, finanse były na pierwszym miejscu, ale teraz widzę, że to mi właśnie pomogło. Pomogło to, żeby się jednak otworzyć na ludzi, na świat, na uczucia, znaleźć swoją drogę. I to jest takie ciężkie do opisania, ale piękne. Zainspirowały Cię te historie i też chcesz zmienić swoje życie? Zapraszam Cię zatem do kursu. Koniecznie śledź moją stronę Doktor Miłość, aby dowiedzieć się, kiedy będzie najbliższa edycja. Zapraszam Cię serdecznie i tyle z miłością.